Wyjątkową okazję do trenowania pod okiem mistrza mieli uczniowie z zespołu szkół sportowych w Ełku. Do szkoły przyjechali przedstawiciele drugiej drużyny Plus Ligi Indykpol AZS Olsztyn. Treningi z uczniami samorządówki poprowadzili włoski trener Indykpolu Roberto Santilli i kapitan zespołu, wielokrotny reprezentant Polski Paweł Woicki. Praca z najmłodszymi to dla trenera Roberto Santilliniego powrót do źródeł i swego rodzaju podróż sentymentalna. To ważne wydarzenie dla mnie, bo swoją karierę trenerską rozpoczynałem od pracy z młodymi ludźmi. To było bardzo dawno temu, bo ponad 30 lat. Później trenowałem włoską reprezentację juniorów, później seniorskie drużyny. Jednak powrót do szkoły to dla mnie coś wspaniałego. Ten zapach, klimat, energia są dla mnie bardzo ważne. Takie zajęcia to powiew wielkiego świata w szkole. Szkoła sportowa bardzo dba o to, żeby pokazywać ten wielki świat i do czego możemy dążyć. Jest to możliwe dzięki programowi Partner Lokalny, do którego przystąpiło nasze miasto i wspiera nas. To jest nie pierwsze spotkanie z zawodnikami wysokiej klasy, ale pierwszy raz z trenerem tak wysokiej klasy. Najbardziej zadowoleni z zajęć byli najmłodsi i nie stanowiła tu problemu bariera językowa. Nauczyłam się, że jak nie zawsze jak wychodzi, trzeba próbować dalej. Ja jestem Gaja Jastrzębska. Powiedz mi, czy nie było problemu z dogadaniem się z trenerem? No w końcu trener mówi po angielsku. Nie było, my jesteśmy bardzo mądrą klasą, mogę tak to nazwać, i raczej rozumieliśmy wszystko. Wy trenujecie siatkówkę? Tak, jesteśmy w siatkarskiej klasie. Ja nazywam się Natalia Szutkowska. Jak ci się podobało? Było bardzo fajnie i mam nadzieję, że o wiele więcej się nauczyliśmy. Nazywam się Gabrysia Feller. Było bardzo fajnie i jak mówił na angielsku, to była siatkówka połączona z angielskim i też mogliśmy się wiele więcej nauczyć.